Nastała zima, a z zimą również i mniejsze wyjazdy. Dlatego dziś mamy dla Was coś z środka naszego fertka. Może coś do połączenia z poprzednim vlogiem o radiu, bo też kupiliśmy sobie coś fajnego, coś taniego na kieszeń zwykłego Polaka podróżującego kamperem. Także zostańcie z nami i zobaczcie, co dziś ciekawego mamy dla Was. Kamil już w pogotowiu. Będziemy tutaj dziś modzić, działać. Siedzenie odsunięte. Nie wiem, czy się domyślacie, czy nie, co chcemy zrobić, ale tak. Zakupiliśmy oto takie cudo na stronie, którą już Wam wspomnieliśmy. A teraz zrobiliśmy sobie prezent na święta. I mamy przetwornicę. Sprawdzimy, czy jest czegoś warta. Nie kosztowała jakąś kosmiczną kwotę. Jedna, nawet powiem, że z takich budżetowo niskich, ale jak się nie sprawdzi, to się nie zobaczy, czy jest czegoś warta. Teoretycznie 3000 W, nasza stara 300 W. 1.0 dodaliśmy. Tak, dodaliśmy sobie 1.0. Instalację mamy już położoną, bo jest stara, zrobiona. Widzę, że przewody zasilające są grubymi przewodami. Może troszeczkę chudsze niż te, ale to jest na pewno przywód rzędu 6 bądź 8 mm², tu jest pewnie 10, więc spokojnie damy radę na razie na tamtych. Zobaczmy, co się będzie działo. Sama wymiana to jest nic prostszego jak... podłączenie. 3 wkręty, bzyk, bzyk, bzyk. Mamy czarodziejską wkrętarkę małżonki. Mamy, poczekaj. Mamy. Okay. Nie pokazuj tyłu kampera, bo tam jest troszeczkę bałagan. Poczekajcie, zrobimy tak. Wszystko, co było na przodzie i czego nie chcemy pokazywać, jest za kamerą, także uznajmy, że tego nie ma. Tak. 3 wkręciki, przepiąć przewody, portem 3 wkręciki i ma działać. Dla rzetelności naszego przedsięwzięcia przeprowadzę testy z laptopem, suszarką. Jeszcze pewnie coś wymyślimy, piecyk czy działa. Może podłączymy, bo teraz nam piecyk działa z 240, bo kamper jest podłączony po 240. Możemy podłączyć swoją suszarkę, żeby pokazać, że na drugim biegu ona nie działa. O właśnie, pokażemy Wam, jak teraz wygląda, bo teraz laptop mój nie działa na tej przetwornicy i naprawdę mamy bardzo duży problem, dlatego przetestujemy najpierw starą, żeby Wam pokazać, że jednak jest nic nie warta. Moje lico będzie pokazywane, a żona się uda do łazienki przynieść nową, starą nową suszarkę. Suszarka moc ma 1200 W. A to dlatego więc nie działa. Wiemy, dlaczego nam nie działała. Podpinamy, załączamy, aha, kabelek. Dobra, takie małe ustrojstwo. Na pierwszym biegu coś tam dmucha. Ale niekoniecznie. Na drugim error fatality. O, o. No już, przestałem. No już, nie ma co. Mieliśmy też problem z ładowaniem Dominiki laptopa. Tak naprawdę to ja wybierałam. Także no... żona elektryka. Tak. Nie wiem, czy dobrze wybrałam, ale powiem Wam, że nie kosztowała nawet 400 zł. Także podamy Wam tam link na dole do niej. Może jeszcze jakiś kod nam dadzą. Jest... O, trzeba do nich napisać. To gniazdo jest dość śmieszne. Uniwersalne. Może kogoś, ktoś się może sugerować, że to jest jakieś tam angielskie, bądź jakieś takie, ale nie, ono jest uniwersalne. Wtyczka, my wtedy nasze europejskie wtyczki wtykamy po prostu pięterko wyżej tu. O, i już jest. I tyle. A jak ma uziemienie, to dodatkowo wchodzi. Bolec. Przecież. No nie, odwrotnie, bo nasze gniazdka są z dziurką. Chyba, tak? No ale są też kotku z bolcem na uziemienie, który tak, chodzi wtedy tu. Ja jestem żoną elektryka, ty mnie nie zwiedziesz. Ja już cię zwiodłem. A propos zwiedzania, zwiodłem tą kobietę. 6 lat temu ją zwiodłem oficjalnie. Właśnie dzisiaj obchodzimy naszą rocznicę zwiedzenia. Ja chciałabym tylko powiedzieć, że małżeństwo to jest jedyna legalna forma niewolnictwa i ten mężczyzna oto uniewolniczył jest mnie. Jest tego przykładem, jest niewolnikiem. Nie, to na odwrót działa. Pyk i już. To by było na tyle. I teraz zrobimy porównanie. Tylko poczekajcie, trochę posprzątamy. Uwaga. Różnica jest... prawie dwukrotnie większa. Wielkości taka, ale wycelowałam z szerokością. Zmieści nam się bez problemu tam, gdzie była.
O, ta jest taka leciutka, a ta to już jest kawał ciężkiego klocka. No i ta nie jest ten sinus. Jaki? Pełny sinus. O, właśnie. Tylko to jest cząstkowy sinus. Modyfikowany. Jak żywność. Proszę. Czyń honory. A czy nie chcesz, a nie, to do akumulatora jeszcze były w komplecie. Akumulatora, tak, jeżeli ktoś robi sobie od nowa, znaczy ktoś nie ma instalacji, to w komplecie są końcóweczki na klamerki. I klemy. I przewód. No przewodu jest dość biernie, bo tam jest około metra, może pół nawet. Ale powiem szczerze, że jak na Chiny, to przewód, o, spokojnie, to jest przewód 10-12 mm kwadrat. Tutaj zbliżymy, może się da, tu w środeczku. Także to nie, myślę, że spokojnie na tym można by zrobić przewody rozruchowe, tylko że krótkie. My tu lecimy na dwa źródła ciepła. Pokażemy wam jednak ten nasz bałagan. Tu na piecyk i plus na webasto, bo na dworze mamy minus 10. Dlatego trzeba się dogrzeć, w kamperze też było minus 10, a obecnie to jest chyba pierdylion stopni w dół, bo nawet termobet nie działa. A teraz przyszła pora na dokręcanie i powiem wam, że jak to dokręcimy, to tak naprawdę u nas montaż dobiegł końca, ponieważ wcześniej już mieliśmy tą instalację poprowadzoną od starego. Nic tu nie kombinujemy. Szybko zwięźle i na temat. Taki sobie prezencik sprawiliśmy. Podłączone! Już? Mężu. Słuchaj, no... Fak w ręku rzeczy, ci się pali. Takie rzeczy to wiesz. Tylko na cuda 24 godziny. Magiczny guzik. O, 13. Tak, to nam jeszcze pokazuje aktualną wartość naszego akumulatora. Dajcie trochę was złożę, żeby było lepiej widać. Czyli mamy około tam 13,5 V. Dobra, to wyłączymy. Off. Tu mamy wyłączone. 13,46 mam, a 50, a ty ile? 13,3. No to teraz mam 53, 55. 13,4. No to trochę okłamuje, ten nam pokazuje, znaczy, 0,2 więcej. Okłamuje, nie okłamuje. Przede wszystkim w tym momencie nam wyłącza się webasto, więc ono też wam pewnie jeszcze jakieś błędy pobiera. Po drugie kwestia, tamten woltomierz pokazuje nam napięcie po energobloku. Czyli z akumulatora idzie do energobloku, z energobloku jest tam. Ten nam pokazuje realnie z akumulatora, ponieważ jest podpięty bezpośrednio pod akumulator z pominięciem energobloku, więc to mogą być jakieś tam różnice delikatne. Jeszcze słychać, że się chłodzi, chucha, dmucha, także poczekamy jeszcze chwilkę i wracamy zaraz. Mam prostownicę, mam laptop i mam suszarkę z domu, taką dużą. Sprawdzimy, te trzy rzeczy, które przyniosłam z domu, na 100% tutaj nie działały. Dmuchaj, to całkiem nieźle. Jedyneczka. No, na dwójce szału nie ma. Widzimy, że napięcie tam spada, gdzieś tam nawet czasami się zaświeci w błąd. Ale na pewno o wiele szybciej grzeje na pierwszym biegu. Zobacz. Poboru. Tak jest, 1200. Poprosimy domową. Dobra, wiedzieliśmy, że ta przetwornica nie ma tylu, ile pokazują, bo to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Chińska przetwornica za 300 parę złotych, żeby... na 330 chyba ona kosztowała, żeby miała tyle, ile wskazuje, więc to braliśmy pod uwagę, dlatego wzięliśmy większą. Chodzi nam przede wszystkim o laptopa. Laptop. Poczekaj, łączymy go, żeby od razu wiedzieć. I uwaga. Cyk. Jest, działa! Ładowaj nam działa. No to mamy zaraz to, zobaczymy, na czym najbardziej nam zależało. Informację, ile to ma wat. 230 W, więc niby nie dużo, ale na tamtej nam nie działał. No i okej, ładuję, tu dużego poboru nie ma. Dobra. Dobra. Next. Next. Dawaj domową suszarkę, zobaczymy się domową suszarkę. Myślę, że domowa, mimo tego, znaczy, że... żeby się, wiecie, żeby się okazało, że jak to się mówi, rozmiar nie ma znaczenia. No możliwe. Remingtona suszarka i ona ma, nie no, 1902-300. Rozmiar ma znaczenie, ale test. No coś tam. No na pierwszym biegu już kuleje. O, ale na zimnym. Na zimnym powietrzu. Weź, bo mnie przeziębisz. Na zimnym powietrzu, czyli najprawdopodobniej wtedy jest wyłączone grzałki całkiem, działa bez problemu. O, super, ty to będziemy tom zawierać. Na trzecim już w ogóle ma bardzo...
Musimy też wam powiedzieć, że spadł śnieg, baterie były nieładowane i nasze akumulatory też mamy. Akumulatory też są pierwszej klasy. Rozruchowy nam nie chce odpalić, więc aktualnie wspomagamy go jeszcze tam tym prostownikiem. Zobacz, no ale to akumulatory to już było wiadomo od dawien dawna, że mamy no, nie za pierwszej świeżości i wymagają niedługo na gwałt zmiany, przynajmniej ten pokładowy, bo już nieraz nam się rozładował mimo tego, że jest panel i że go doładowuje. Winą też możemy obarczyć trochę nasze akumulatory, choć laptop działa i my jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Ja myślę, że jeszcze będziesz bardziej zadowolony, jak zadziała ci prostownica. Tu mamy jej wartości 35 W. Proszę cię, to dynamo w rowerze by ci to pociągnęło. A czemu tamta nie ciągnęła? To się jakoś włącza? Tak, czy to się... tu. A, jest przycisk, okej. Okay. Nie działa. I co? O nie, działa, dobra, nie umiałam włączyć. To, tak? Że mryga, nie widać tego normalnie, to pulsacja światła, jaką mamy ustawioną w kamerze, kiedyś to zmienimy. I co? I załączył nam się wentylatorek, by... przetwornicy, czyli ale prostu... chodzi dużo ciszej niż tamta. Tak, prawda? Już dostała troszeczkę po przysłowiowym tyłku tymi naszymi testami. Grzeje nam. A, wentylator się tylko włączył. O, zobacz! Nawet napięcie nam nie spada. Tak. Matko, będę mogła nawet prostownicę zabierać. Stopni. Na po prostu stopni. Rocznicę ślubu dostałam taki prezent od męża, że będę mogła laptop zabierać, to jeszcze suszarkę, to jeszcze prostownicę. Czego mi tu więcej trzeba? Ciepłe. No kochana, koszulę do kościoła będziesz mi prasowała teraz prostownicą na wyjazdach. Prostuję. Czekajcie, jeszcze jedno pasemko, żeby udowodnić. Nie wiem, czy widzicie tą parę z lakieru do włosów, jaka tutaj odchodzi, ale tak, prostuję. Jeszcze sobie przyciągniemy tutaj. O, o widzę dym. Widzę dym. Wyprostowane. Test kobiecy, ta przetwornica przeszła. 6 na 6. Dobra. Po tym naszym teście mamy napięcie na akumulatorze nadal 13,2. Koszt? Około 300 zł z groszem, z wysyłką, tak? Zaraz wam podamy linka, to sobie Dominika sprawdzicie. Linka. 3000 wat, chińskich wat. Dodajmy to. Dodajmy to. Na... I teraz tak. Tak, wróć. Teraz tak. Laptop nam działa bez problemu. Suszarka działa na pierwszym biegu, ta, która ma 1200 W. Na drugim biegu pojawiają się problemy. Suszarka, która ma 2300 W, działa nam na wszystkich trzech biegach, ale na pierwszym 1900 stopniu... 1900 chyba, tak? 1900, 2300. Aha. Działa na wszystkich biegach, ale na pierwszym stopniu grzania. Na nasze rzeczy nam to starcza. Co możemy jeszcze podłączyć? Możemy podłączyć jeszcze piecyk. Ten, który jest podpięty w toalecie. A podłącz. Dobra, odpalił się. Tu mamy. I teraz tak, pamiętasz obsługę? Tak, tutaj trzeba pstryknąć i leci zimnym. Jedna kropeczka to jest tylko chłodzenie. Jedna kropeczka ze szronem to jest działa nam połowa grzałki, tu, a dwie to działa całość. Działa, gdzieś tam wyrzuca błędy, może dlatego, że jest duża temperatura. Zmieniliśmy na 25 stopni. Jest na dwóch tych. Działa, co jakiś czas tam nam pikie, tylko że jest spadek napięcia. Ale ogólnie hula. Wartości piecyka 1000 W i 2000 W w zależności jak pracuje. Czyli piecyk też działa, skąd mieć? Nie sprawdzimy wam tego jakoś bardzo porządnie, bo nie posiadamy urządzeń, żeby sprawdzić, czy tam jest pełen sinus, pół sinusa, czy nie. Trzeba powiedzieć oscyloskop, bo wtedy sinus wygląda tak, góra, dół. Ten sinus, to co tam jeszcze, ten modyfikowany wygląda w kwadracie. No. Ale nie mam oscyloskopu. Nie mamy, nie sprawdzimy wam, nie powiemy. My się cieszymy, że laptop działa, prostownica działa. Powiedzmy, że suszarka działa w 60%. Na nasze potrzeby wystarczy. Jest okay. I co tak. Prawda mieści nam się w miejscu, gdzie było to wcześniej. Zademonstrujmy. Jest. Cyk. Trzeba by było wziąć miernik i sprawdzić, jaki jest pobór samej przetwornicy na bez obciążenia. W sumie możemy to sprawdzić. To kamek idzie po miernik i sprawdzimy wam to. Jeśli możemy sprawdzić, to czemu nie? Może komuś się te informacje przydadzą. My testujemy praktycznie.
jakbyście chcieli przetestować i jesteście gdzieś z okolicy i macie jakieś cudowne urządzenia, zapraszamy do nas, do naszego fertka. Można śmiało sprawdzić, oto to cudo. My zdajemy sobie sprawę, że niektórym potrzebne jest dużo więcej mocy i takie przetwornice to tylko wywołują u niego śmiech, ale niektórzy szukają czegoś po prostu taniego, tak jak my, żeby zwyczajnie podłączyć laptop czy taką prostownicę, która sprawia nieziemską radość na pokładzie naszego fertka, na nasze potrzeby. Ja ci położę radość sprawiam, a nie chwalisz tego. Pochwalmy teraz też i mojego małżonka, który również sprawia mi radość większą niż ta moja prostownica. W szczególności przy takich pięknych dniach jak dzisiaj, to radość sprawia z rana, z wieczora. Z rana był szampan, z wieczora może będzie jakieś ciasto. Bez głupich skojarzeń. Piecu. Nu. Bez obciążenia. Jeżeli pozostawimy, pobiera około 0,5 ampera. 0,4, 0,5 ampera nam pobiera. No, nie jest to mało. Więc pewnie jakbyśmy ją tak zostawili na cały dzień, to rano moglibyśmy się zorientować, że nie mamy prądu w akumulatorze. Ma też ona, z tego co wyczytałem na aukcji, zabezpieczenie, że jak wartość napięcia spadnie poniżej jakiegoś, to odcina ona swoje działanie. O, plusem jest, że mamy pstryczka. Wyłączamy pstryczka i pobór spada do zera. Poboru nie ma. Nie oczekiwaliśmy od niej cudów. Jesteśmy zadowoleni z obecnego stanu. Mamy kontrolę, mogę pracować zdalnie, a wiadomo, że jak będziemy gdzieś na albańskiej rywierze w pięknym słońcu lata i te nasze to panele o będą... pracy myślała wtedy. Tak, już to widzę. Zobaczymy, czy nasz ferdek odpali. Nie, no nie odpali, bo jest na prostowniku. Nie mamy prostownika, na którym się odpala, więc nie odpalamy. Ale co? Ale sprawdzamy tak, to co było pierwsze pytanie. Czy gasi nam po zapłonie? Mamy zapłon, jest, działa, gasimy, gaśnie, czyli gasi. Pytanie numer jeden, gasi po zapłonie. Pytanie dwa było, czy podświetlenie przycisków, znaleźliśmy już to, więc pokażemy też wam. Wchodzimy sobie w, nie tu, na dole, tu, wchodzimy sobie w ustawienia, ustawienia ogólne. Będziemy się tak powtarzać, ja pierwszy, ona druga, albo ona pierwsza, ja drugi, wiadomo. Ten, kto mówi ostatni, ma większą rację. No to czyli ja. O tu, masz pod palcem. I tu mamy podświetlenie przycisków. Off. Jest off albo on. W momencie, kiedy jest on, pojawia nam tu się komunikat, że kontrola czasu. Najprawdopodobniej działa to tak, że tu nie ma żadnego czujnika światła. Jak wyskoczy pewnie 18 albo coś. Ale jakby była godzina pewnie 18, to wtedy nam się podświetlą przyciski. Wieczorem na pewno się podświetlają, bo już to widzieliśmy. Więc... Tak. I też podświetlają się nam, tu... jak się włącza to radio. Tak na chwilkę. Nie ma żadnego czujnika zmierzchu. Więc na pewno to, co też było jedno pytanie od kolegi, który tam gdzieś nam zadał, czyli czy będzie się ściemniał monitorek. Jak będzie się robiło ciemno, raczej nie. Ale mamy tu taką opcję noc i to chyba wyciągasz z lewej strony. O tu, ściągnij w dół. Albo ten... O, i tutaj mamy. I tu jest opcja noc i on wtedy gaśnie całkiem. Ewentualnie możecie tak jak w Androidzie, pstryknij jeszcze, żeby włączyć. Wyciągnij. Nie tak. Chociaż może przy ustawieniach. To chyba. Czy na pewno zrobisz... A. Go w tryb czuwania, to nie, okej. Okay. To nie. Nie, ale jest tutaj opcja, żeby zgasić to go. Chyba w normalnych ustawieniach, a tu możemy sobie, jeżeli nam w nocy przeszkadza... A tutaj wciśnij te ustawienia od góry, o tu. Wracamy do ogólnych. Ale tu masz gdzieś na pewno widzieliśmy ustawienia, żeby... Masz tu wyświetlacz. Urządzenie, wyświetlacz i poziom jasności. To weź poziom jasności. A i tutaj jest 100%. A i można sobie jaśnie, że nocą w razie czego ustawić wszystko. A czyli jest, widzicie? Poziom jasności dzienna-nocna, czyli pewnie jakoś tam... Może ma ustawione, kiedy zachodzi słońce, bo on komunikuje się z satelitą. GPS-em, tak. I tam ma, kiedy jest zmierzch, kiedy jest dzień i może na zasadzie czasowej po prostu faktycznie to działa. No i tak, dzisiejszy dzień mamy zrobiony. Bardzo się cieszymy, że z nami byliście. Możliwe, że gdzieś wyjedziemy w święta lub w Nowy Rok. Planujemy w sumie w Sylwestra spędzić w fartku.
Jeśli by ktoś wiedział, gdzie organizują fajne sylwestry kamperowe, to możecie nam podać namiar. Chętnie sobie zobaczymy, może się wybierzemy, szukamy w sumie czegoś, gdzie możemy jechać, fajnie się pobawić. Oczywiście z dziećmi. Nikt nam nie chce zostać dziećmi, jakby ktoś chciał zostać z naszymi dziećmi, to miałby dużego kampera albo przyczepę, chciałby stanąć koło nas i zająć się dzieci. Piszcie nam w komentarzach, bo szukamy takiego miejsca, gdzieś, gdzie by można było z dziećmi spędzić Sylwestra, zobaczyć fajne fajerwerki albo napić się lampki szampana o godzinie 12:00. Żona zaczyna pić od południa, także nie, no nie ma problemu. Możemy zacząć pić już od 12:00. No. My się z wami już żegnamy. Przetwornica działa, jesteśmy zadowoleni. Wiadomo, każdy ma inny próg zadowolenia. Nasz jest tak ułożony nie za wysoko, jest dostosowany do naszego portfela, więc całkiem jest ok. Dzięki, że byliście i zapraszamy was na kolejne nasze vlogi. Może jeszcze w tym roku się uda coś nagrać.